Jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich chrześcijan tego czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne, nieść je na współczesne areopagi, ogromne obszary dzisiejszej cywilizacji, kultury, polityki i ekonomii. Wiara nie może być przeżywana tylko wewnętrzną ludzkiego ducha. Ona musi znajdować swój wyraz zewnętrzny w życiu społecznym. I to myślę, że każda i każdy z nas codziennie musi to sobie przypomnieć. I dalej papież powiedział, każdy człowiek wierzący jest w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecznego. Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swego narodu. Nie lękaj się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne. I to naprawdę jest fundamentalne. Jeżeli nie będziemy przeżywać wiary tylko wewnątrz sercu, a codziennie będziemy udowodnić, że żyjemy wiarą, no to nasz świat będzie zupełnie inny. Więc jak to jest z mediami? No rzeczywiście to jest tu żałobny plakat i bardzo właściwy, bo jest niedobrze. To wiemy, że jest niedobrze w Francji, w Anglii. Kiedy pytamy ludzi, które zawód respektują, no to dziennikarze dostają dziś 17-18%. To jesteśmy tuż powyżej handlarzy samochodów używanych. No to nie jest specjalny powód do radości. No i że to jest tak źle, no znowu Jan Paweł nam powiedział w 91 roku w Polsce, zadając smutne pytania. Czy podstawowe zasady wolności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, które pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, programów, które igrają z naszą ludzką słabością? Igrają z naszą ludzką słabością. I papież ostrzegał, nie dać się uwykłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panosi się wśród nas, korzystają z różnych środków przekazu i uwodzenia. Środków przekazu i uwodzenia. No i gdybym miał czas, zresztą to jest w tym papierze, jeżeli ktoś będzie chciał czytać, to bym powiedział dowcip, ponury dowcip po sytuacji ludzi mediów, ale to na później, to dobrze. Więc jakie media tymczasem miały być? No, znowu Jan Paweł powiedział nam w liście do rodzin w 1994 roku, iż Kościół, cytuję, śledzi z wielką uwagą kierunki rozwoju środków społecznej komunikacji, których zadaniem jest nie tylko informować, lecz również formować różne szerokie rzesze. Znając dobre, rozległe oddziaływanie tych środków, Kościół przestrzega ludzi odpowiedzialnych za ich używanie, przed fałszowaniem prawdy i rozmijaniem się z nią. O jakąż prawdę może rodzić w filmach, przedstawieniach, w programach radiowo-telewizyjnych zdominowanych na przykład przez pornografię? Czy jest to właściwa służba prawdzie o człowieku? Oto pytania, które trzeba stawiać tym, którzy pracują w tej dziedzinie i są za nią odpowiedzialni. I Jan Paweł dodaje, można więc bez przesady powiedzieć, że środki masowego przekazu, nawet gdy starają się poprawnie informować, jeżeli nie kierują się zdrowymi zasadami etycznymi, nie służą prawdzie w jej wymiarze zasadniczym. Więc jakie te media miały być? No, ja miałem tyle szczęścia, że na początku w Mondzie, wówczas w 1965-1966 roku, kiedy zacząłem, no był wspaniały człowiek na czele, to był Bavmery, człowiek, który miał właśnie wielką wizję misji mediów. To mamy misję do spełnienia. I jaka była ta misja? No powiedział, pamiętam jeszcze, nie żądam od was obiektywizmu, bo obiektywizm to jest jakaś bezbarwna jakaś wartość. Żądam więcej, żądam uczciwości intelektualnej. Powinniście mieć swoje pasje, swoje zaangażowanie, ale niezależnie od tego, to powinniście być uczciwi w tym, co piszecie albo mówicie. I on powiedział, no to chcesz wiedzieć,
młody człowiek, co to jest dziennikarstwo? Bardzo proste. Coś się wydarzy, to mówić o tym, co się wydarzyło, o faktach, ale to nie wystarczy. Jakie są źródła, skąd to się wziął, źródła historyczne, ekonomiczne, społeczne i tak dalej. A potem to powiedz, co ludzie, którzy się znają, pan X, Y, Z, albo partia taka czy inna, proponuje, żeby rozwiązać ten problem. I mówi, i wówczas, proszę pana, wasz czytelnik będzie miał wszystko, co musi mieć, aby zrozumieć, co się dzieje dookoła. I wówczas, przyjacielu, on będzie obywatelem. I wówczas, przyjacielu, będziemy żyli w demokracji. Wobec tego rzeczywiście nie ma demokracji, jeżeli nie ma uczciwych, porządnych mediów. I ci, którzy proponują inny model dziennikarstwa, powinni o tym pamiętać. Oni kończą z demokracją. I konsekwencją będzie, że oni sami tutaj zapłacą cenę. Komuniści zapłacili cenę za deformację, za manipulowanie informacji. A dzisiaj to się stanie to samo. Więc Boew też powiedział, że jako człowiek mediów to mamy szansę komunikować z innymi, iść do innego kraju i starać się rozumieć drugiego człowieka, drugą religię, inny człowiek, inny sposób bycia. I to przyniesie do naszych czytelników. I tymczasem budujemy zrozumienie i wzajemne zrozumienie i tworzymy świat szacunku wzajemnego i pokoju. Więc tak to miało być. No a teraz mamy ogromne problemy. No to nie mogę tutaj cytować to swój tekst, ale tylko tytuły tam tych różnych... No, wpływ globalizacji na media. Straszny wpływ globalizacji na media. No, tylko powiem tutaj to, co na przykład noblista Paul Krugman napisał w New York Times, że ogromna większość Amerykanów dostaje swoje informacje właściwie z jednego źródła, które zabawnie nazywał AOL, Time Warner, General Electric, Disney, Westinghouse, News Corporation. Jedno. I to wszystko do jednego worka, te same wiadomości, tak samo przedstawione. I on konkludował swój artykuł tak. Jak na razie jaskrawe fałszowania rzeczywistości przez media jest jeszcze ograniczony dzięki starym regułom i starym normom zachowania. Ale niebawem reguły zostają zniesione, a normy znikają na naszych oczach. Czy konflikty interesów naszych wysoce skoncentrowanych mediów prezentują zagrożenie dla demokracji? Przedstawiłem fakty, państwo zadecydują. No, drugi problem wielki, liberalizm, prymat zysku, pogoń za sensacją. Tutaj szczyt osiągnął Francuz, Patrick Lelay, który był prezesem telewizji francuskiej TF1 i on napisał w książce w 2004 roku tak. Bądźmy realistami. Zasadniczo robota TF1 to pomoc Coca-Coli na przykład, sprzedaż swój produkt. Aby przekaz reklamowy był trafiony, telewidza musi koniecznie być do dyspozycji. Nasze programy mają misję doprowadzić do tego, aby mózg telewidza był do dyspozycji. To, co sprzedajemy Coca-Coli, to jest czas dyspozycyjnego ludzkiego mózgu. No więc to jest kompletnie obłęd. Programy się nie liczą, tylko się liczą reklamy. No brak profesjonalizmu, lenistwo dziennikarzy, nie chcemy pracować, idź do źródła, czy to przez internet, czy w bibliotekach. Łatwo jest za tym iść na sensację, siąść i atakować tego czy innego polityka. I ja twierdzę, że dziennikarstwo moralne jest profesjonalne i dziennikarstwo profesjonalne jest moralne. Inny problem, powierzchowność i trywializacja tematyki mediów. O coraz mniej ważnych rzeczach słyszymy. Już w 1996 roku w znakomitej, małej dodatku książce Sur la Télévision, o telewizji, francuski socjolog Pierre Bourdieu zanotował, że wiadomości drugorzędne, sensacyjne, fait divers, coraz bardziej opanowują telewizję, zajmując sobie czas, który mógłby być używany, aby powiedzieć coś innego. Autor daje do zrozumienia, iż w tym szaleństwie jest metoda i że mamy do czynienia z polityką świadomego ogłupiania społeczeństwa. Jeżeli się używa, cytuję dalej, minutę tak cenne, aby mówić o rzeczach drugorzędnych, to dlatego, iż te rzeczy tak drugorzędne są traktowane jako bardzo ważne,
gdyż pozwalają ukryć to, co naprawdę ważne. I tak dalej. Postęp techniczny jako dziennikarstwa, wiemy, że to z jednej strony to jest wspaniałe, z drugiej to jakość naszej pracy nie jest ta sama. Ted Koppel, na przykład prezenter telewizji amerykańskiej, przyznał, że teraz on może opowiadać live, bezpośrednio z każdego punktu globu o tym, co się dzieje, ale nie ma czasu przygotowywać się, jak poprzednio materiał też przygotować po tym i tak dalej. No więc to jest ambiwalentne. I teraz, ile czasu mam jeszcze? Dobre 5 minut. Dobra. No więc są, że jednak źródła optymizmu i tu szybciutko, to moja organizacja, czyli International Communications Forum, to zbieramy 3000 ludzi mediów w 114 krajach. No widzę, że to coraz więcej jest wśród nas dziennikarzy wolę, ręcz działania inaczej. No dziennikarz też człowiek i ma tylko jedno życie, więc lepiej to spróbować porządnie, to siedzieć, służąc innym, a nie robiąc byle co, tak jak teraz.